spróbujemy. Kapsuła fioletowa! A nie, fioletowa. Tak? Tylko fioletowo-żółta na górze, fioletowa na dole. Dobra, odpalamy. Z osłoną czy bez osłony? Może z osłoną będę robił. Musimy poczekać, aż się odpali. Gdzie to jest śmieszne? Nie złapał Bronto, ale powinien złapać. Może za blisko był, bo on łapie trochę dalej. O, i tutaj jak jest taka psuła, to on się baguje, kamerka się baguje. Muszę wyjść jakby z tej tarczy ochronnej. Ona duża, ta tarcza. Taka jak ten tytuł. Dobra, atakują. Dawaj, przyciągniemy. O kurde, ty, mocno biją. Co, one do środka wleciały? Niech wylatują, bo one nie mogą być w środku. To pierwsza fala, już jest dosyć tak sporo tych wyvern. O, to się okaże, czy może przyjść giganoto, czy nie, bo nikt właśnie nie ten. Nie może stwierdzić, czy są te giganoto, nikt nie powiedział mi. Czy nie ma na tej fali. Czy na ostatniej chociaż przyjdzie jeden. Dobrze, że tą tarczę zostawiłem, to mogę sobie tutaj tak jeszcze w miarę się pobawić. Tu raczej same takie większe dino, to łatwiej się będzie biło w sumie tym tytanem. Najlepiej byłyby, no, jednym może być ciężko ze względu na to, że jest forestowy, to po pierwsze, a po drugie, że on nie do końca bije ten damage, nie? Dzięki za followa. I go. Nikt nie zginął. Bo wszyscy są pod falą. Znaczy pod osłoną. Riku, jak będziesz grał z nami, zbierał surowce i tak dalej, to oczywiście, że tak. Gramy na PvP. PvP polega... O, oswoili tytana. PvP polega na tym, żeby zbierać surowce non stop. Tu się dużo pobogowało, dlatego... Ciekawe, czy im zadam na obrażenia. Chyba zadam.
Nie, ja od razu mówię, żebyście nie psuli tego serwera, bo ci goście, którzy robią ten serwer, robią też wiele innych serwerów i być może na którymś będę chciał pograć, także pomyślcie przyszłościowo o tym. Chyba ostatni już z tej fali. No. O, teraz możemy prądka złapać? Czy nie przejdzie? Pana to! Właśnie chyba nie zadaje obrażeń kapsule. Właśnie chyba nie. Fala jakaś taka spokojniejsza na początku. Siema. O, zepsuły to już. Tarcze. No ale jedną falę wytrzymała tarcza. Się przydała. I szybciej, bi. Pytanie, czy on bije te na dole? Chyba nie, chyba muszę jeszcze kawałeczek podejść. Czy bije, czy nie bije? Bo one kurde mi zniszczą tą kapsułę, no weź bij, podejdź. O, teraz. Teraz bije. Dzięki za followka. Idealne jest to, że tytan podnosi brontozaura? Prawda? To jest nierealne? Że ujeżdżasz tytana i walczysz z dinozaurami? To jest nierealne? Ten Triceratops miał 475 level. Widzicie? 460 level, lol. Ej, nie, czekajcie, czy waszym zdaniem ta gra jest nierealistyczna? Tytanem jeździsz i nie możesz podnieść brontozaura? Nie. No, teraz się obróć i sieknij tam. Czekaj, nierealne. Jeździsz na dinozaurach. Nie. Moim zdaniem to jest realne. Tak na pewno robili prehistoryczni ludzie. O Jezu, walnij to, co jest przed tobą! O ja pierdziele, no... Klikam autentycznie, klikam strzałki teraz do tyłu, klikam strzałkę do tyłu! Klikam strzałkę do tyłu, a on idzie do przodu, what the fuck? Weź to złap, no. O! No, to na pewno ja nie zrobię tej kapsuły. Jeżeli będą karno i z tego, to nie mam szans.
O matko. Nie, no nie ma szans, nie? On się ledwo rusza. Dawaj, dawaj, no. Ładuj. Dziadek powiedział, że jeździł na Triceratopsie. No właśnie, no, moim zdaniem to jest realne. A już szczególnie jak dziadek. To już w ogóle, nie? To jest... To było tak dawno, jak dziadki, dziadkowie jeszcze żyli nasi, że na pewno jest to realne. Cześć, Horus. Cześć, Tiger. Horus, jak będę grał lodowym, to ci powiem. Jeszcze lodowym nie grałem. Grałem tylko dwoma jak na razie. To jest to ostatni kandydat do kapsuły. A nie, drugi jeszcze gdzieś jest. O, super atak. W ogóle atakuje coś, czego nie ma. Bo to nie jest Rock Drake. Dobra, zrobiliśmy falę. Pewnie mało życia już ma ta kapsuła. Niestety nie mam jak sprawdzić. Musiałbym wyjść, a się boję. Cześć, Kowal. O, lag. Na szczęście nie serwer. O, rzeczywiście jest Reaper. Dobra, ktoś tam miał rację, że jest Reaper. Widziałem tylko Alfa T-Rexy, ale są Reapery. Ale Reapery są łatwe. Ogólnie. Robimy kawałek w tył zwrot. I teraz. Tylko, że Reapery pewnie szybko kapsułę niszczą. Ale Reapery są easy, bo mają 18k życia, więc giną na bułkę. Ale byśmy naszymi giganoto nie zrobili tej kapsuły. Nie, nie ma szans na te Reapery. Ładuj! Ona tam dostaje mocno. Kurde, taka psuła. Dużo tych Reaperów w ogóle bardzo. Ona nie wytrzyma. To jest trzecia fala dopiero? Wiecie, żeby on jeszcze chociaż się ruszał, ten ten tytan, a on w ogóle tak jak kartofel, nie? Ja ciągle mam W naciśnięte, żeby on poszedł krok. Ja wiem, że atakuje też ciągle, ale zobaczcie, on teraz idzie. O, idzie. O, dobra, i obrót robimy. Dzięki do followka. Obrót, uwaga, obrót. Dobra, i dopiero atak. Ile minęło sekund? No długo muszę bić tą łapą, te 500 levele to masakra.
Jeszcze mamy jednego pod nami. Dzięki za followka. Zrobiona? Jeszcze gdzieś coś jest. To ten, patrzcie. O, zrobiona fala. Nie wiem, która to jest. Ktoś mówi, że niby teraz ostatnia. Nie, jak po prostu to, jak się odzywasz czasami, już mnie tak irytuje i nie wiem, ile razy ja mam zwracać tę uwagę, bo czuję się, jakbym czasami prowadził zajęcia w przedszkolu, nawet nie w podstawówce. No główna, tak. Znaczy on, ten tytan jest zajebisty do PvP. On jest naprawdę, no, oficjalne serwery to świetny, nie? Ktoś, kto ma takiego tytana, zajebiście rajduje. No to Steamek, od takich rzeczy masz coś takiego jak priv. W ogóle nie rozumiem pytań. Masz priva, to... Czym rzecz jest? Masz priva, swoje prywatne konto i przecież tam możesz robić co ci się żywnie podoba. Reaper 460 tu był. Ciekawe ile życia, ale na 28 go zabiło, ale wszystkie Reapery mają chyba tyle samo. No tam biją z tej drugiej strony mocno, kurde. Ale takie same jakieś chyba z tego, więc mogę odpuścić i bić wszystko co jest tutaj. To niech pisze, że jestem głupi i w ogóle, no naprawdę. Wyślę takich osób, jest... Dostałem bana, więc jestem głupi i w ogóle. Jestem głupi i w ogóle, bo chcę, żeby ludzie pisali poprawną polszczyzną na streamach. Jestem po prostu debil. Ładuj! Dobra. Jakiś... O dziwo, jakiś spokój tutaj jest. A, tu jest jeden z tego, żeby i karno. No to chyba zrobiliśmy tą kapsułę, słuchajcie, jeżeli ona jeszcze tam żyje i ja tutaj mogę się odwrócić, to fioletowa zrobiona i to easy. Nie zrobi się jednym tytanem. Tu będą Alfa T-Rexy, które mają milion życia. To łapanie w ogóle to jest jakieś nierealistyczne. Jeszcze jedna fala. Kurde, myślałem, że ostatnia i widzicie, teraz się przechwalam i zaraz, kurde, będzie koniec, nie? Wybuchnie kapsuła. Idzie Alfa T-Rex, który będzie miał milion życia. Dupa, nie? I się przechwalam, kurde, będę musiał to wyciąć, jak nie zrobię. Atak! Kurde, ktoś mówił, że tamta fala była ostatnia, no to już uwierzyłem. Jezu, kurde, biją. Zostawcie kapsułę. Zostawcie kapsułę. Ale kurde, nie zrobilibyśmy giganotu, no nie ma szans.
Ale ładowany atak można rzadko używać. O, rozwaliły, kurde, no ich. Gość wygrał. Kurde, gość wygrał. Dajcie mu pana. za mało. Jeden tytan to za mało. Bo nie mogę atakować tych, które są za kapsułą, niestety. Ostatnia fala, także. Ale dobra, mówił, że do trzeciej nie dotrzymam. Szkoda. Ale wydaje mi się, że tym tytanem pustynnym bym zrobił. Nie wiem jak lodowym, bo nie używałem go, ale pustynny by zrobił, bo by mógł atakować to, co jest z drugiej strony kapsuły, a ten to taki jest klocek. Sześć remix.